Cześć, witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku kursu Redux, który był, no myślę, dość mocno oczekiwanym materiałem u mnie na kanale. Sporo osób pytało o ten materiał w komentarzach, oprócz tego jak też robiłem ankietę, w której pytałem, co chcecie, bym wrzucił do siebie na kanał, to Redux, z tego co pamiętam, zdobył największą liczbę głosów, więc zaczynamy taki bardzo podstawowy kurs Reduxa. Ten filmik jest bardziej takim wstępem, w którym powiem, czym tak naprawdę jest Redux, jakie problemy on rozwiązuje, kiedy warto z niego skorzystać oraz tak naprawdę, co się składa na tego Reduxa. W kolejnych odcinkach będę stopniowo omawiał każdy z elementów, na który się składa Redux, czyli będę omawiał, co to jest store, co to jest reducer, co to są akcje, jak dispatchujemy akcje i co to w ogóle znaczy dispatchować akcje, oraz też na pewno poruszymy tematykę łączenia Reduxa z Reactem oraz wykonywania tak zwanych side effectów, czyli jakby wykonywania na przykład jakichś zapytań do API. Więc jeżeli ten materiał wydaje Ci się ciekawy, to zachęcam dalej do oglądania. Proszę też Was o zadawanie pytań w komentarzach, ponieważ no ten kurs jest dla Was, tak? Czyli jeżeli coś jest dla Was niejasne, już korzystaliście z jakichś materiałów, no to po prostu zadawajcie pytania, a ja sukcesywnie w kolejnych materiałach, myślę, że będzie ich z 5 albo 6, będę się starał rozwiązywać różne kwestie właśnie związane z Reduxem. A teraz może szybko powiem, czym jest Redux. Redux jest to menadżer, taki menadżer stanu w aplikacjach JS-owych. Oznacza to mniej więcej tyle, że na przykład jak mamy taką zaawansowaną aplikację webową, na przykład jak tutaj taką grę w Tetrisa, no to jakby widzicie, ta aplikacja ma stan, tak? Ma stan, mamy jakiś poziom, mamy liczbę punktów, mamy na przykład kwestię, czy w danym momencie leci muzyczka, na przykład zobaczmy, będzie leciała muzyczka? Coś nie leci. Ale w każdym razie jest tu stan, na przykład czy muzyka jest włączona, czy ten kolejne figury spadają z określoną prędkością. Więc to jest aplikacja webowa, w której gramy w Tetrisa. I tu widzicie, że ten stan jest dosyć duży. W aplikacjach innych, jak czaty, jak Facebook, jak jakieś marketplace, jak jakiś na przykład YouTube, tam też mamy dużo stanów. I stany to są na przykład różne elementy, w których wyświetla się coś aktualnie dla użytkownika w interfejsie. I Redux pozwala nam to wszystko ogarnąć, ponieważ wiadomo, da się ten stan trzymać gdzieś tam w jakichś zmiennych, w bazie danych, gdzieś tam w każdej określonej funkcji w JavaScriptie sobie coś tam działać na stanie. Jednak w większych aplikacjach o wiele łatwiej jest to wszystko ogarnąć w sytuacji, gdy mamy taki jeden punkt, jeden taki wielki obiekt, w którym tak naprawdę składujemy wszystkie dane. I zobaczcie, tutaj właśnie mamy dane dla tej gry w Tetrisa. I tutaj jest trochę tych danych, gdzie się obecnie znajduje klocek, ile mamy punktów, jaki klawisz został wciśnięty, jaki będzie następna figura. I to wszystko jest kontrolowane w tym właśnie konkretnym storze, a to, jak ten store w kompletnym danym momencie wygląda, jest to już stan. I Redux kieruje się takimi paroma zasadami, które tak naprawdę nie są niczym skomplikowanym, ale głównie chodzi o to, że przede wszystkim no, mamy ten single source of truth, czyli właśnie jeden taki zbiorczy store, w którym mamy jakby zawsze aktualne dane, które nasz interfejs napisany w Reakcie, ale nie tylko, może w Angularze, może w jakiejś innej bibliotece wyświetla. Ten state
jest tylko i wyłącznie do odczytu, więc w sytuacji, gdy chcemy mieć nowy state, bo tak naprawdę, no wiadomo, w aplikacji dużo się zmienia, ktoś może coś kliknąć, ktoś może tutaj, nie wiem, przesunąć w tym Tetrisie klocek w odpowiednie miejsce, no to jakby za każdym razem, kiedy coś się zmienia w tym state'cie, to my tak naprawdę nie zmieniamy istniejącego state'u, tylko tworzymy nową wersję state'u. I to nam daje szereg fajnych możliwości. Między innymi na przykład to, że tutaj widzicie, że po każdej akcji jakby ten nasz state się nieco zmienia. Na przykład zobaczmy, tutaj jest ten pause, tak? I tutaj wcześniej pauzy nie było, nagle ktoś wywołał akcję pause, i tu ta flaga konkretna zmieniła się na true i to już jest nowy state, czyli tak naprawdę to nam daje dosyć fajne możliwości, że możemy sobie podglądać, kiedy w czasie ta nasza aplikacja uległa zmianie. I uwierzcie mi na słowo, że o wiele łatwiej się to robi w sytuacji, gdy właśnie mamy to wszystko zebrane w jednym miejscu. No i jeszcze tutaj kolejna taka zasada, zmiany, które zachodzą w naszym state'cie, przechodzą przez reducer, a reducer jest to taka specjalna funkcja, która no, jest tak zwaną czystą funkcją, czyli nie może ona w żaden sposób zmieniać już istniejących danych oraz musi być deterministyczna, czyli to znaczy, że za każdym razem musi nam ten reducer przy podaniu takich samych parametrów dać taki sam wynik. Brzmi to może nieco skomplikowanie, ale w kolejnych, myślę, odcinkach powolutku, klocek po klocuszku będę to wszystko Wam przedstawiał i wyjaśniał. I w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o samego Reduxa. On jest bardzo prosty. Tutaj nie ma nie wiadomo czego do uczenia się. Mamy tutaj stan naszej aplikacji, który możemy zmieniać poprzez wywoływanie akcji. Te akcje lądują do takiej specjalnej funkcji, która jest nazywana reducerem i ona jakby bierze poprzedni stan akcję i w wyniku daje nam nowy stan naszej aplikacji. I tak w skrócie działa Redux. Teraz pytanie, czy Reduxa tak naprawdę warto się uczyć? Myślę, że jest dużo rozwiązań na rynku, które są zbliżone do Reduxa, może prostsze, może przyjemniejsze w użytkowaniu. Jednak pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie być atrakcyjni na rynku pracy jako programiści Reacta czy frontendowcy, to wiedza z zakresu Reduxa myślę, że Wam się przyda, bo jest dużo projektów, które już korzystają z Reduxa, więc siłą rzeczy, jeżeli macie tą umiejętność w swoim portfolio, no to łatwiej Wam wtedy by było, myślę, znaleźć pracę. Po drugie, jakby sam koncept działania Reduxa, to, że mamy jeden taki obiekt i wprowadzamy w nim zmiany, myślę, że w ogóle warto poznać w swojej całej ścieżce programistycznej, więc nawet jeżeli Redux Wam się nie podoba i uważacie, że jest to trochę przerost formy nad treścią, no to warto przynajmniej poznać podstawy, żeby wiedzieć, czego nie chcecie robić, tak? A te podstawy i tak myślę, że mogą się Wam przydać w kolejnych ścieżkach kariery i myślę, że prędzej czy później jakiś stan w aplikacji swojej będziecie mieli i będzie potrzebne nim zarządzanie. Redux też przydaje się bardzo w aplikacjach reactowych, takich bardziej złożonych, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy no, dużo tych danych i te dane są w sobie zagnieżdżone i z jakiegoś takiego bardzo nisko położonego komponentu chcemy czytać na przykład dane związane z użytkownikiem, który pojawił się gdzieś wyżej w strukturze tych komponentów, to takie przekazywanie tego usera, czyli tak zwany prop drilling, no nie jest to najfajniejsze, a Redux pozwala to znacząco ułatwić. No i też bardzo fajnie się debuguje aplikacje, w których jest coś nie tak, a korzystają one z Reduxa, no to wtedy
można sobie lokalnie prześledzić, jak wygląda ten stan aplikacji, co się w nim zmienia i to bardzo ułatwia, że możemy sobie odpalić właśnie taki debugger w konsoli do Reduxa i sobie po prostu z tego skorzystać. Więc wydaje mi się, że warto poznać Reduxa. Jeżeli Was zachęciłem do tego, to zapraszam do śledzenia kolejnych materiałów. Dzisiaj wraz z tym filmikiem wrzucam od razu pierwszy filmik, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak powstaje store w Reduxie. Także zapraszam do oglądania tego materiału. Jak już coś robiliście z Reduxem i macie jakieś pytania, to piszcie w sekcji komentarzy, a ja postaram się albo odpowiedzieć na te pytania, albo wręcz umieścić odpowiedzi na Wasze pytania w kolejnych filmikach. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To wszystko, co Wam tu będę pokazywał, ten kod, to musicie po prostu pisać to samemu, nie tylko oglądać, nie tylko czytać, nie tylko słuchać, ale po prostu pisać, bo inaczej po prostu ta wiedza nie wejdzie do głowy. To tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp o Reduxie, a ja tymczasem zapraszam do śledzenia kolejnych filmików na tym kanale.